Kogo Stalin przysłał? Żydów, słuchaj, z republik nadbałtyckich, tak zwanych Litwaków, głównie z Litwy. No i... A wiesz po co? No. Po to, żeby ludność państw satelickich ich nienawidziła. To było po to, że to nie Rosjanie gnębią, tylko Żydzi gnębią. Tak sobie wymyślili. A no właśnie. A, to była wyższa szkoła jazdy, mój drogi, no. Majstersztyk. Tak zwany. No i jak się skończyło? No i właśnie, no tak się skończyło, że właśnie to któreś kolejne pokolenie Litwaków mówi tak, jak ty powiedziałeś. Czyli wyłazi z nich pochodzenie. Jeszcze po tych 50 latach. No. Bo w większości właśnie czy Żydzi, którzy są, no bo przecież wiesz, no po wojnie, no to ile tych Żydów zostało ocalonych? No niewiele. A reszta to jest przywieziony, jak to się mówi, w teczce. To są spadochroniarze. Którzy wiesz, jako prominenci mieszkali w Alei Ruszyn i na tym, w Alei Przyjaźni. No, no przecież słynny Borowski, no przecież tatuś Bergman był prokuratorem. No. Także widzisz, jaki ten Wiesław jest mądry, ten Wiesław Gomułka, jaki on mądry, jaki on inteligentny, jaki on wspaniały. Już sobie sam pokłonę widzę. Ferdynand wspaniały, a przecież... Wiesz, że pierwsza wojna od zabicia księcia Ferdynanda. Ale to był pretek. Wszystkie państwa, tak zwane antanty, jak i te, no... No i dostosowano się do tego pretekstu. Tak. No, żeby, więc Gabriel Princip... Pokłony bili temuż pretekstowi, no, właśnie. No, a tak. Tam jacyś astrolodzy, czyli inni magowie, to przestrzegali Ferdynanda, prawda, żeby nie jechał. On był tak butny, że w ogóle nie zwracał uwagi. A poza tym, słuchaj, już było pierwsze podejście gdzieś tam, chyba tego samego dnia, tylko wiesz, tam, no tajna policja udaremniła. Powiedzieli Ferdynandowi, zignorował. No, no i naraził na to swoją żonę, no bo w końcu baba dostała za bezludno. Podobnie jak ta Maria Kaczyńska. Dla mnie to jest jedyna osoba, której mi naprawdę żal. Także widzicie państwo, albo dobrze zrobił ten Wiesław Gomułka, że tych wszystkich Żydów w kosmos wysłał, jak to Janek Witek mówił. Słuchaj, zawsze. Prawdziwy Wiesław Gomułka to chyba był jedyny komunista, który wierzył w to wszystko, co on mówi, naprawdę. No on w to wierzył. Bo zresztą najlepszym dowodem było to, że też, że żonie nie pozwalał używać cytryn, a nie rodzynek, bo to wymysł kapitalistyczny. A więc widzisz. A ona mu wmawiała, że to jest polska pigba. Jaka cytryna? Polska pigba. Także Wiesław Gomułka był bardzo oddany temu komunizmowi. No. Bardzo. A zresztą też Żyd, no skąd się mówi. Przecież jak ja tu chodziłam do 15, no to przecież pamiętam, jak tu przedtem, no wiadomo, która... Który to blok, to stało dwóch żołnierzy. Zawsze pilnowali. Ulala. Także kochana, wejdź ty tak na krótko do tej spółdzielni Sław, czy jest ta kartka i pójdź sobie.